Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał swoje życie zachować, utraci je, a kto by utracił swoje życie dla mnie, odnajdzie je. Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiejszy poranek, poranek niedzielny. Poranek, który jest pierwszym porankiem, kiedy wróciłem do Radości. Wcześniej mieliśmy obóz. I był to obóz, w którym żeśmy myśleli o chrześcijaństwie jako pewnej podróży. I to skierowało właśnie mój wzrok na ten 24 werset, gdzie Pan Jezus mówi: jeśli kto chce pójść za mną. Jeśli kto chce pójść za mną. Pytanie brzmi więc niekoniecznie tak, że Pan Jezus ciebie pyta, czy chcesz chodzić do chrześcijańskiego kościoła. Albo jeśli chcesz naśladować wiarę przodków. Albo jeśli chcesz mieć najlepszą teologię, najbardziej biblijną. Albo jeśli chcesz czynić cuda. Albo jeśli chcesz zyskać błogosławieństwo razem z Bogiem. Albo jeśli chcesz być człowiekiem najbardziej dojrzałym. Gdzieś tam te wszystkie rzeczy oczywiście intuicyjnie czujemy, łączą się z tym, żebyśmy szli za Jezusem. Ale pójście za Jezusem to jest zachęta do podróży. Pójście za Jezusem to jest zachęta do podjęcia pewnego wysiłku życia w określony sposób, ale życia w określony sposób z określonym towarzyszem. Jeśli kto chce pójść za mną, życia pod dyktando określonego mistrza, który będzie mówić tobie, jak żyć. Chrześcijaństwo jest podróżą. Chrześcijaństwo jest podróżą, którą się w jakiś sposób trzeba na ten szlak tej drogi chrześcijańskiej wkroczyć. Pytanie brzmi, czy wkroczyłeś w jakiś sposób na ten szlak tej chrześcijańskiej drogi. Być może patrzysz na chrześcijaństwo właśnie kulturowo, że tak, rodzice mnie nauczyli, ale czy naprawdę idziesz za Jezusem? Czy możesz odpowiedzieć: tak, ja chcę iść za Jezusem? Czy możesz na tak sformułowane pytanie odpowiedzieć twierdząco? Pan Jezus pyta: jeśli chcesz pójść za mną, czy idziesz za Nim? Czy chrześcijaństwo jest wędrówką twojego życia? A może stoisz? A może kiedyś szedłeś albo szłaś? Może kiedyś to było prawdą o tobie, ale zatrzymałeś się czy zatrzymałaś i tak naprawdę dzisiaj idziesz w zupełnie innym kierunku, kierowany zupełnie innymi wartościami i Pan Jezus jest gdzieś w tle. A może Go w ogóle nie ma, a może Go nigdy nie było. Jeśli kto chce pójść za mną, chciałbym ciebie zachęcić, żebyś się teraz pomodlił i sprawdził, czy chcesz pójść za Panem Jezusem. A jeśli czujesz, że nie chcesz pójść za Panem Jezusem, to pomódl się o to: Panie Jezu, w swoim Duchu Świętym przyjdź, wkrocz do mojego serca i naucz mnie, co to znaczy iść za Tobą. Spraw, żeby moje serce chciało pójść za Tobą. Jeśli idziesz za Panem Jezusem, to doskonale wiesz, że ta wędrówka nie jest prosta, że na tej wędrówce jest mnóstwo różnych przeszkód, że ta wędrówka sprawia, że wcale się nie chcemy zapierać samego siebie, wcale nie chcemy robić tego, czego Ojciec od nas wymaga, często, bo są to rzeczy trudne, tak jak krzyż od Pana Jezusa, tak i dla nas. Oznacza to pewne cierpienie, pewien wysiłek. I dlatego zachęcam ciebie, żebyś był dzisiaj w zborze, żebyś się modlił, żebyś wzywał, żebyś uwielbiał i żebyś w tej swojej wędrówce był wzmocniony i zachęcony. Panie Boże, błogosław nas dzisiaj na dzisiejszym nabożeństwie, abyśmy chcieli iść za Tobą i szli za Tobą wiernie i żebyśmy się nie pogubili. Z Bogiem, do zobaczenia.